Cześć, dzisiaj mam dla Was ulubieńców, czyli mam tutaj takie asy urodowe ostatnich miesięcy, jak właściwie i nie roku. Postanowiłam, słuchajcie, tak wszystko zestawić zbiorczo w jednym filmie, żeby ewentualnie Was odnosić, pokierować, że hej, tutaj już robiłam film na ten temat i możecie sobie w tym filmie zobaczyć, co lubię, czego używam, co się akurat u mnie sprawdza. No i też dużo było takich próśb o to, żeby zrobić taki film, więc okej, robimy. I mamy tak, tutaj pielęgnację, więc mamy tutaj kilka kosmetyków do ciała, do pielęgnacji, do kąpieli, trochę do włosów. No i jest też kolorówka. Kilka rzeczy się zmieniło, jeśli chodzi o mój makijaż, po to, co sięgam na co dzień, więc zapraszam. No i tak, zacznijmy sobie najpierw od pielęgnacji ciała, a właściwie od kąpieli. I tutaj, słuchajcie, mam kosmetyki od Bingo Spa i to jest taka seria kolagenowa. To nie jest żadna współpraca i ja po prostu te kosmetyki bardzo lubię, polubiłam i sama sobie po prostu zakupiłam kolejne opakowania. Po pierwsze tutaj mamy sól kolagenową do kąpieli, którą sobie, jeśli sobie wsypiecie do wanny z wodą, to ta woda od razu nabiera fajnego, intensywnego, ale też takiego mydlanego zapachu. Ja akurat to niesamowicie lubię. I kolejna rzecz, jak już będziecie moczyć tą skórę w tej wodzie z solą, to po wyjściu z tej wanny na powierzchni skóry tworzy się jakby taki delikatny, właśnie kolagenowy film, który zabezpiecza przed utratą wody i ta skóra na ciele jest taka bardzo gładziutka. Czujecie taki delikatny poślizg, jest fajnie taka wygładzona. Taki efekt daje właśnie ta sól kolagenowa. No uwielbiam za zapach, uwielbiam to uczucie na skórze, tę powłoczkę taką, nawet można powiedzieć, że to jest taka silikonowa powłoczka, wiecie, która zabezpiecza skórę. Jednocześnie też ta skóra jest taka nawilżona i jest błyszcząca i bardzo mi się to podoba, także uwielbiam ten sól. I tutaj, słuchajcie, jeszcze mam taką esencję też kolagenową z kofeiną i to też bardzo intensywnie pachnie, to też dodatkowo daje ten przyjemny zapach i też powoduje, że ta woda w kąpieli robi się jakby tak delikatnie biała i macie wrażenie, jakbyście się kąpały w kozim mleku. No i ja jestem bardzo za kolagenem w kosmetykach, jeśli chodzi o pielęgnację ciała, czy też chociażby twarzy. O włosy również, na włosach jakby kolagen też u mnie się fajnie sprawdza. I to jest moja ulubiona seria, jeśli chodzi o właśnie Bingo Spa. I tak, kolejna, słuchajcie, rzecz z Bingo Spa, którą uwielbiam, to jest taki proszek złuszczający, silnie zmiękczający preparat do stóp z kwasami AHA. Zachęcona tymi kosmetykami po prostu chciałam sprawdzić to, właśnie ten taki złuszczający preparat do stóp, tym bardziej, że ja sama kiedyś byłam w gabinecie, robiłam sobie złuszczanie skóry i efekty były tak powalające, tak mi się to podobało, w ogóle jakbym miała zupełnie nowe stopy, zupełnie inaczej mi się w nich chodziło, jak po chmurce, po prostu ta skórka była taka mięciutka. Ja mówię, o nie, rewelacja i chcę częściej z takich zabiegów korzystać. I zakupiłam sobie to. To jest bardzo duża pojemność litrowa, natomiast całkiem sporo się tego zużywa jak na jeden raz, bo tutaj tak... Znaczy ja powiem mamie, ja to robię na oko, aczkolwiek oczywiście warto się dostosować do tego, co jest tutaj na instrukcji. Teoretycznie do używania w profesjonalnych gabinetach kosmetycznych, ale można tego, myślę, spokojnie używać w warunkach domowych. Krzywdy, myślę sobie, nie zrobicie, bo trzeba byłoby nasypać tutaj bardzo mocno, nie zastosować się jakby do proporcji, żeby coś się wydarzyło. Stopy aż tak mocno się nie złuszczają, ale bardzo fajnie to zmiękcza na skórek. Później i tak biorę jeszcze taką tarkę, żeby wyszorować wszystko od spodu, żeby ta skóra była jeszcze gładsza. Moczę stopy w wodzie z tym preparatem przez jakieś pół godziny, a potem na przykład robię sobie pedikir i słuchajcie, stopy są tak mięciutkie, są w ogóle tak odświeżone, tak wygładzone i to jest tak przyjemne. No rewelacja, żadnymi innymi jakby produktami z drogerii nie jesteście w stanie sobie czegoś takiego zrobić, tak mi się wydaje. No to jest silny preparat, taki złuszczający, zmiękczający w ogóle skórę.
Także bardzo Wam polecam, jeśli macie twardą skórę, spierzchniętą skórę, taką łuszczącą się, taką nieprzyjemną, szorstką w odczuciu, to zrobi na Was wrażenie ogromne. Także bardzo Wam polecam. No i dobrze, jak jesteśmy właściwie w temacie stóp, to mam tutaj, słuchajcie, taki krem silnie nawilżający akurat do rąk. Ale ja właśnie używam tego do stóp, bo to bardzo, bardzo fajnie nawilża i czuć to nawilżenie, słuchajcie, na skórze. I tutaj jest 15% mocznik, skwalan, kolagen, gliceryna, same takie produkty silnie nawilżające. I wystarczy niewielka ilość, żeby już poczuć jakby to nawilżenie na skórze dłoni. Także na dłonie, nawet w jak najmniejszej ilości, bo odczujecie tę różnicę. I to się też bardzo ładnie wchłania, więc ręce nie są tłuste, ale są jakby takie śliskie, po prostu czujecie takie wygładzenie na skórze. Natomiast bardzo fajnie to się również sprawdza i też szczególnie po takim peelingu na stopach. Nałożyć grubszą warstwą, nałożyć jeszcze na to skarpetkę i tak pójść spać i po prostu na drugi dzień macie stópki jak pupcia niemowlęcia. Po prostu gładziutkie, nawilżone. Zupełnie inaczej chodzi się z takimi stopami. Uwierzcie mi, różnica jest po prostu kolosalna. Także bardzo fajny produkt, jeśli chodzi o nawilżanie takich spierzchniętych miejsc. Dłonie, stopy, bardzo Wam polecam. To jest Eveline, więc to jest na pewno taniej jak barszcz. Dalej, słuchajcie, pielęgnacja. Uwielbiam ten żel do mycia ciała. To jest mokosz, drzewo sandałowe z bursztynem. I to jest zapach bardzo specyficzny, więc od razu mówię, że pewnie nie każdemu może się spodobać. Niezwykle ziołowy, organiczny, dosyć mocny i intensywny, ale to mi się bardzo podoba. Trochę też taki unisex, bym powiedziała, że właśnie trochę jakby taki męski, ale ja takie zapachy unikatowe bardzo lubię. Niekoniecznie właśnie kwiatowe, ale takie organiczne, ziemiste. Przyjemny zapach i nawet przez to, że on jest dosyć taki mocny, to czuć go na skórze, utrzymuje się dosyć długo. I do tego stopnia tak bardzo spodobał mi się zapach tego żelu, w ogóle to też buteleczka pięknie wygląda, ciężko, może nie akurat na podróż, ale no ładnie to się prezentuje w łazience. Zakupiłam sobie też balsam o właśnie takim samym zapachu. Balsam powoduje, że ten zapach utrzymuje się jeszcze dłużej. Przyjemnie mi się z tym balsamem zasypia, natomiast sam balsam w sobie jakby nie robi na mnie wrażenia, w sensie on jest z naturalnych składników i trzeba go dosyć porządnie wklepać w skórę, żeby pozbyć się jakby takiego białego nalotu, takiego białego filmu na skórze, więc trzeba dosyć porządnie to wmasować i wklepać i trochę się nachapać, żeby ta biel zniknęła z ciała, aczkolwiek sam zapach rewelacja, więc jest dostępny żel do mycia ciała, to jest dosyć duża pojemność, 500 gramów i jest to wydajne, bo mam ten balsam już naprawdę bardzo długo i też dobrze domywa ciało, a to też jest przecież ważne, więc fajnie domywa ciało. Zapach piękny, ale sam balsam już nie do końca jakby robi na mnie wrażenie, natomiast żel polecam Wam bardzo. Kolejna rzecz, słuchajcie, może później przejdziemy do ciała, jeśli chodzi o balsamy, które lubię. Bardziej lubię takie natłuszczające formy, które zostawiają wręcz taką świetlistą skórę, ale mam tutaj takie balsamy, które coś takiego robią i kocham je za to, bo po prostu to jest rewelacja. Ale zanim do tego przejdziemy, to jeszcze słuchajcie, włosy. To jest maska, którą kupicie w salonie Hebe. Ona się nazywa Pro Salon Smoothing Mask i ona jest bardzo nawilżająca, nie obciąża włosów i sprawia, że włosy są wygładzone, fantastycznie się rozczesują, są sypkie, są mięciutkie i to jest maska, której używam już od roku. W zeszłym roku dosyć mocno moje włosy zaczęły się kruszyć, plątać, w ogóle były bardzo zniszczone i od tamtej pory pamiętam, właściwie na tą maskę wpadłam dzięki mojej mamie, bo od mamy najpierw tę maskę dostałam. Zaczęłam jej używać, zachwyciłam się i po prostu zaczęłam kupować kolejne egzemplarze. W Hebe są różne rodzaje tych masek, one są nawet ponumerowane, natomiast ta akurat nie ma numeracji. Jest keratynowa, która nie do końca mi podchodzi, ale ta jest właśnie taka typowo nawilżająca i wygładzająca z ryżem i oil tsubaki, nawet nie wiem co to jest. Ryż i olej tsubaki.
Włosy suche, puszące się, wygładza łuskę włosa, poprawia połysk, zwiększa odporność na uszkodzenia mechaniczne. No i właśnie z tym się mogę zgodzić, bo po tej masce moje włosy są bardzo, bardzo przyjemne. No i rok. Właściwie duża pojemność, to jest litr, 1000 gramów. I kolejna rzecz, którą zaczęłam używać po tym, jak moje włosy zaczęły się niszczyć, i to jest już też któraś z kolei moja butelka, to jest odżywka bez spłukiwania od Anwen. Odżywka, którą nakładam na długość włosów od ucha w dół. I to jest odżywka, która nie obciąża moich włosów, ale fantastycznie tę łuskę wygładza i też sprawia, że włosy są bardziej błyszczące. Od kiedy też używam tej odżywki, nie sięgam po żadne jedwabie. Takie silikonowe, bo też część dziewczyn zaczęła mi pisać, żeby na jedwabie też uważać, bo one mogą przysuszać włosy. I możliwe, że i tak było w moim przypadku, natomiast trudno jest mi jednoznacznie powiedzieć, czy faktycznie jedwabie wysuszyły moje włosy, czy to było coś zupełnie innego. W każdym razie jedwabiów na ten moment nie używam, bo to się u mnie bardzo dobrze sprawdza i to jest bardzo nawilżająca odżywka, która wchłania się we włosy, włosy wręcz ją piją, a jednocześnie nie są obciążone, nie są strąkami, tylko są po prostu sypkie. Ja właśnie też włosy ostatnio podcięłam, żeby te końce wyglądały na bardziej zdrowsze. Naprawdę moje włosy ostatnio robią się długie, są coraz dłuższe i jestem z nich naprawdę mega zadowolona, więc sprawdźcie to sobie. Anwen robi naprawdę bardzo dobre kosmetyki, bo to nie jest pierwsza rzecz, której używam, ale to już jest chyba trzecia albo czwarta butelka i w ogóle mam jeszcze jedną butelkę w zapasie. Więc rewelacja i bardzo to lubię. Kolejna rzecz, jeśli chodzi, słuchajcie, o włosy, to odżywka, taka właściwie wcierka nawilżająca od Ekocery. To jest Medi Hair Booster, wcierka do włosów. No i moja pielęgnacja, jeśli chodzi o włosy, też ostatnio się zmieniła, bo częściej regularnie sięgam teraz już po peeling do skóry głowy, żeby włosy, albo raczej te cebulki, oczyścić z nadmiaru sebum. I później zaczęłam używać właściwie wcierek takich nawilżających i to jest jedna z fajniejszych wcierek, które ja po prostu bardzo lubię. Nie dosyć, że czuć to nawilżenie, naprawdę czuć, że skóra głowy jest nawilżona, to i też te włosy tutaj od nasady są bardziej nawilżone, ale też nie są obciążone. Wystarczy też niewielka ilość, bo to się bardzo fajnie rozprowadza. Od Ekocery właściwie ja dostałam tę przesyłkę z tym produktem. Zużyłam bardzo szybko, bo fajnie to się u mnie sprawdzało i to jest egzemplarz, który już sobie sama zakupiłam, bo jest po prostu bardzo dobre, więc też również Wam polecam. Jeśli bardziej skupiacie się na pielęgnacji skóry głowy, na stymulowaniu, żeby więcej włosów wyrastało, no to polecam Wam właśnie taką wcierkę nawilżającą. Kolejna rzecz, słuchajcie, to emulsja myjąca do skóry ultrawrażliwej, do twarzy. Emulsja, która jest bardzo delikatna, która nie przesusza mojej skóry, która fantastycznie domywa makijaż, też domywa właściwie bardzo dobrze zastygający tusz, który jest dla mnie wręcz taki wodoodporny, bo nie odbija się na powiece i o nim też będzie za chwilę mowa, więc bardzo dobrze domywa mój makijaż, a jednocześnie też zostawia taki film właśnie na skórze, który jest odczuwalny, który zabezpiecza skórę przed utratą wody i dzięki czemu też moja skóra nie jest podrażniona, nie jest taka wysuszona, nie czuję takiej potrzeby, żeby zaraz natychmiast nakładać jakieś kremy nawilżające, bo skóra jest spierzchnięta, nic z tych rzeczy. Bardzo dobra emulsja, taka nawilżająca, myjąca dla skóry, bardzo wrażliwej, naczynkowej, delikatnej, ale też nie zapycha mnie. No to jest bardzo dobra formuła, jeśli chodzi o produkt myjący do twarzy i jedna z lepszych emulsji, którą lubię właściwie, jeśli nie najlepsza. Uwielbiam. I to jest akurat Basic Lab, dermatologiczna emulsja myjąca do skóry ultra wrażliwej. Natomiast jeśli, słuchajcie, chodzi o buzię i nawilżanie buzi przed makijażem, ja lubię takie formuły, które są żelowe, które są chłodzące, które są ultra lekkie, fajnie się wchłaniają, a jednocześnie też nawilżają buźkę i to jest jeden z moich ulubionych kremów, takich właśnie żelowych, hydrożelowych, Be Leave Moisturizer.
bomb. I to jest taka właśnie bomba intensywnie nawilżająca. To wygląda tak. Kolor jest teoretycznie biały w opakowaniu, ale on fantastycznie się wchłania w skórę. Podkład się też na nim nie ślizga. Wszystko wygląda pięknie, a skóra jest fantastycznie nawilżona. Po nim tak naprawdę nie ma suchych skórek. Jeśli zrobicie sobie peeling i nałożycie ten krem, to skóra będzie idealnie też tak wygładzona. Właściwie ten krem też sprawia, że skóra jest też gładka w dotyku. Ja lubię takie silikonowe formuły, takie produkty, które tworzą taką gładź. Właściwie ten krem równie dobrze mógłby stanowić taką bazę pod makijaż, bo on ma działanie takie wygładzające, lekko silikonowe, ale tak jak mówię, podkład się po prostu na tym nie ślizga. Jeden z lepszych kremów, też taki przyjemny, jeśli chodzi o zapach. Zapach jest tutaj odczuwalny, ale on jest taki świeży i nie jest duszący. No i dalej, słuchajcie, balsamy, które po prostu kocham, jeśli chodzi o ciało. Balsamy teoretycznie antycelulitowe, ale ja już wielokrotnie o tym mówiłam. Jeśli chcemy zwalczać celulit, to po prostu ruch, aktywność, treningi, po prostu aktywność fizyczna, to jest najważniejsze, i picie dużej ilości wody. Natomiast te balsamy tak fantastycznie nawilżają ciało, tak je dobrze rozświetlają, ale to nie jest żaden taki podkład typu balsam właśnie brązujący, jak te z Rezibo. To jest coś delikatniejszego. One mają w sobie kolor, więc delikatnie wyrównują ten koloryt na skórze, ale nie zauważycie jakby tej różnicy gołym okiem, aczkolwiek postaram się nałożyć balsam najpierw na jedną nogę i zobaczycie, jak wygląda ta druga bez balsamu, żebyście mogły zobaczyć różnicę w ogóle w nawilżeniu i połysku. I też właściwie mam wrażenie, że ten balsam coraz lepiej wygląda jakby z każdą godziną na skórze. Po prostu nie wiem, jak to się dzieje, ale jakby ten balsam wchłania się w tą skórę i ta skóra wygląda tak, jakby była nawilżona od środka, a nie potraktowana, nie wygląda, jakby była potraktowana jakimś kosmetykiem. Po prostu ona się błyszczy tak od wewnątrz, bo to się tak fajnie wszystko ze sobą scala. Więc ta skóra ma połysk, ma to nawilżenie, jest też wygładzona, bo właśnie te balsamy mają takie działanie też wygładzające, więc też to czujecie pod palcami i jest to właściwie dosyć wyraźnie odczuwalne, jak zaczynacie dotykać swoją skórę nóg, czy dekoltu, czy ramiona, to wszystko zależy, gdzie nakładacie ten balsam. Jest właściwie tutaj rozróżnienie balsamu na noc, ten jest na dzień, ale jakby nie widzę różnicy między jednym a drugim. To znaczy, ten na noc ma bardziej taki żółtawy kolor, ten na dzień jest bardziej taki z kolei beżowy, natomiast efektu na skórze za bardzo między nimi nie widać, tak żebyście mnie zrozumiały. Jeśli chodzi o zapach, jest też niezwykle przyjemny, bo taki mentolowy i odświeżający. I też lubię ten zapach, też mi się to po prostu bardzo podoba. I te balsamy to jest Elancyl Slim Design. Dalej kolorówka i słuchajcie, podkłady, które ostatnio mnie zachwyciły. To są podkłady Elever Cosmetics z SPF 50, więc ten filtr jest naprawdę wysoki. Natomiast powiem Wam, że nie zauważyłam, żeby te podkłady w jakikolwiek sposób bieliły skórę. Nie ma takiego efektu bielenia. Na zdjęciach też tego nie zauważyłam. I tak, te podkłady nazywają się Supreme Skin z pompką, szklana butelka. Formuła jest niezwykle lekka, wręcz formuła jest taka wodnista. Krycie jest bardzo fajne. Można oczywiście zbudować sobie średnie krycie, takie super lekkie, takie lżejsze, ale też możecie ten podkład sobie dobudować i uzyskać takie pełne i mocne krycie, a jednocześnie też ten podkład będzie wyglądał lekko. Właściwie też wystarczy niewielka ilość pompki na ręce, żeby rozprowadzić ten podkład na całej twarzy, więc jest też niesamowicie wydajny. Pięknie wygląda na buzi, super lekko. Ja w tej chwili mam go na skórze i właściwie w ostatnich odcinkach mam tylko i wyłącznie właśnie ten podkład na twarzy. Mieszam go natomiast z różnymi kolorami, bo ja w zależności od
czy sięgam po samoopalacz, czy nie, to kolor na buzi i też na ciele za każdym razem się zmienia, więc ja próbuję te podkłady pod siebie kolorystycznie dostosować za każdym razem. I tutaj mam odcień Sand i Porcelain. Więc mieszam te kolory ze sobą, jaśniejsze z ciemniejszym, tak żeby po prostu uzyskać odpowiedni kolor dla siebie. Podkład, który robi też efekt takiego Photoshopa, pięknie wygładza skórę, nie podkreśla suchych skórek, jest trwały, nie wchodzi w linie mimiczne i jak dla mnie jest to jeden z fajniejszych takich podkładów, właściwie nie tylko na jesień i zimę, ale właśnie taki całoroczny, bo teraz latem, jak były upały, też sięgałam po ten podkład i wygląda po prostu pięknie. I też świetliście. Efekt, jeśli chodzi o wykończenie, jest takie semi-mat. Ani skóra nie jest zbyt mocno błyszcząca, ale też nie jest super matowa, tylko to wykończenie jest idealne. Test tego podkładu robiłam na moim kanale, więc jeśli macie ochotę, możecie się cofnąć kilka odcinków i zobaczyć test tego podkładu. Jeśli nie zapomnę, to postaram się Wam też ten film z testem tego podkładu podlinkować, więc będzie na dole w opisie. No bardzo dobry podkład, także przypomina mi trochę Zoewę, natomiast Zoewa jest nieco gęstsza, ma gęstszą formułę, ale efekt na buzi jest moim zdaniem właściwie taki sam, bo Zoewę bardzo lubię za efekt wygładzenia, za trwałość, za to, że nie wchodzi w linie mimiczne, za lekkość, więc jakby wyglądają te podkłady zupełnie tak samo. Różnica tylko polega na tym, że tutaj ta formuła jest jeszcze lżejsza, jest wręcz taka wodnista, bardzo szybko spływa. No i tutaj mamy SPF 50, a Zoewa nie ma chyba żadnego SPF. Paletę, którą ostatnio męczę już od wielu, wielu miesięcy, nie pamiętam od kiedy tę paletę mam, może od grudnia? Nie pamiętam, wiecie, to jest paleta Nabla Read My Mind i ona ma bardzo takie stonowane i neutralną kolorystykę, może z wyjątkiem oczywiście tych zieleni, których i tak nie używam, ale bardzo chętnie sięgam po maty z tej palety, które niezwykle mi odpowiadają mojej urodzie, mojej tęczówce oka. Uwielbiam tutaj te brązy, uwielbiam te brązy tutaj, które są nieco cieplejsze, takie musztardowe. Czasami mam ochotę na taki chłodniejszy, różowy klimat na oku, więc sięgam sobie tutaj po te zgaszone róże. Czasami no, mieszam też ze sobą w ogóle te kolory i to jest paleta, to jest moja paleta na co dzień. Jeśli chodzi o błyski, to tak nie do końca używam. Ja i tak cały czas najchętniej sięgam po prostu po mój rozświetlacz z palety Tune, Bronze and Shine Power i wtedy czasami sobie nakładam na oko, na powiekę albo wewnętrzny kącik oka. I z reguły na co dzień tworzę matowy makijaż oka, nie używam błysków, ale jeśli chodzi o maty, to właśnie wykorzystuję tę paletę, bo te kolory są no, idealnie jak dla mnie dobrane. Dalej słuchajcie, tusz do rzęs to jest Maybelline Sky High. Tusz, który ma silikonową szczoteczkę i ona ma też taki stożkowy kształt. Wypustki są dosyć króciutkie, ale powiem Wam, że ta maskara mnie zaskoczyła. Przede wszystkim to, co jest też najważniejsze dla mnie, to ona jest wodoodporna i nie odbija się na moich powiekach i nie robią się tutaj takie czarne kropki, a mam rzęsy w tym momencie podwinięte, w sensie są po laminacji, ale też jak miałam rzęsy przedłużane i one zaczynały mi wypadać, to starałam się też je podkreślać i tak tuszem do rzęs, bo one wtedy wyglądały lepiej, bo wtedy wyciągałam swoje naturalne i gdzieś tam one zakrywały te dziury. I ten tusz nie odbijał mi się po prostu na powiece, był wodoodporny. Jednocześnie jest też intensywny, więc fajnie podkreśla to oko, wydłuża rzęsy, nie robi pajęczych nóżek, ładnie też te rzęsy rozdziela. Powiem Wam, że jeden z fajniejszych tuszy na rynku, więc też bardzo Wam polecam, ale wiem, że też ten tusz ma wiele zwolenniczek i pamiętam, że jak za pierwszym razem Wam go pokazałam, to dużo dziewczyn się do mnie odezwało na Instagramie, że macie i lubicie i że to jest Wasz ulubiony tusz. No, ma coś w sobie. Ja sama bardzo lubię silikonowe szczoteczki. One z reguły właśnie bardzo ładnie wydłużają i rozdzielają rzęsy i ta stożkowa jest po prostu bardzo dobra.
I dalej, słuchajcie, chyba już same nie. Mamy jeszcze kredkę do brwi. O tej kredce już mówiłam wielokrotnie. To też jest Maybelline. Maybelline Express Brow. Kredka, która jest automatyczna, która ma bardzo dobrą pigmentację, która jest precyzyjna. I najbardziej lubię kolor Soft Brown. Tutaj mam akurat Medium Brown i właśnie tego koloru użyłam dzisiaj na swoich brwiach, ale najbardziej mi pasuje Soft Brown, bo tam ta kredka jest nieco cieplejsza i też nieco jaśniejsza. Ale uwielbiam za precyzję, uwielbiam za pigmentację, za i za wydajność, bo tej kredki używam naprawdę bardzo długo. Z drugiej strony jest też fajna, precyzyjna szczoteczka, którą wyczesuję po prostu nadmiar produktu z brwi, albo też rozsmużam, żeby zrobić taki efekt ombre. No, jedna z lepszych kredek do brwi, jakie używałam, i używam już tego nawet może już od 2 lat. Naprawdę bardzo długo, ale jest to mój ulubiony produkt do brwi. No i dalej, słuchajcie, mam już kosmetyki do ust. I może zacznijmy od konturówek. I tutaj mam... A nie, jeszcze słuchajcie, kredka na linię wodną oka, bo zaczęłam używać kredki od Eveline. To jest Gel Eyeliner Pencil Varieté. To jest odcień 05. Kredka, która jest bardzo intensywna, mięciutka, dobrze napigmentowana, ma delikatny kolor beżowy, taka złamana biel, i ona bardzo ładnie i dosyć długo utrzymuje się na mojej wodnej linii oka. Dobrze powiedziałam? Chyba na linii wodnej oka. W tej chwili tę kredkę mam właśnie na swoim oku. Lubię ten efekt za powiększenie, za rozjaśnienie. I też kiedy jestem zmęczona, to po prostu beżowe kredki robią u mnie efekt wow. I ta akurat się bardzo dobrze u mnie trzyma. Bardzo ładny kolor i lubię to, że jest właśnie tak mięciutka i tak łatwo się z nią pracuje. No i dalej, słuchajcie, produkty do ust. To są moje ulubione konturówki. Nabla w odcieniu numer 2 i dzisiaj, słuchajcie, zamówiłam sobie kolejny nowy egzemplarz, bo ostatnio mam fazę na konturówki i zamówiłam sobie nawet konturówki z Glam Shopu, 5 sztuk, i powiem Wam, że tak nie do końca jestem zadowolona, ale to pewnie opowiem Wam we vlogu, pokażę Wam kolory, odcienie i powiem Wam, o co chodzi. Bo w Glam Shopie te konturówki są tanie, ale no niestety nie do końca mi podeszły. No i teraz sobie po prostu zamówiłam to, co używałam do tej pory bardzo często, coś, co bardzo lubię. I to jest Nabla Close Up kolorek numer 2, nudziakowa kredka, która ma piękny kolor, taki zgaszony brąz. I ten kolor jest niezwykle uniwersalny, pasuje mi do wielu pomadek czy też do błyszczyków. No i to jest konturówka, która jest trwała, która zastyga na moich ustach i nie ściera się tak łatwo. A niestety z kolei konturówki od konturowni okazują się być tak mięciutkie i tak śliskie i tak łatwo można je zetrzeć ręką, że no faktycznie są nietrwałe. Piękne kolory, ale tamte konturówki są niestety nietrwałe. Natomiast ta od Nabla właśnie zastyga i 2 to jest mój ulubiony kolor. I tak jak wspomniałam, zamówiłam sobie kolejny egzemplarz. Oprócz tej zamówiłam sobie jeszcze konturówkę od Charlotte, więc też będę sprawdzać. No i to jest moja kolejna. Konturówka to jest Kylie Jenner i jak widzicie, też już mi się powoli kończy. To jest odcień, ten najjaśniejszy, 700 Bare, i ta ma już bardziej takie różowe tony, ale też bardzo ładne, takie zgaszone, jest nieco jaśniejsze, to jest właśnie tutaj. I z kolei ta konturówka pasuje mi pod bardziej takie różowe pomadki i różowe błyszczyki. I kolor też niezwykle uniwersalny, niesamowicie mi się podoba, więc podejrzewam, że jak mi się już kompletnie skończy ta konturówka, to też sobie zakupię kolejny egzemplarz. No piękny odcień i też jest trwała, też tak szybko nie schodzi z moich ust, więc to również śmiało Wam polecam. Zresztą bardzo lubię też pomadkę z tej serii. W ogóle chyba te konturówki kupuje się tylko chyba z pomadką. Kolor 700. W każdym razie też wszystko będzie na dole w opisie dokładnie wylistowane.
No i dalej, słuchajcie, matowe pomadki Lamy Cosmetics to są jedne z takich jaśniejszych pomadek na rynku, na których mi bardzo zależało. No i też uwielbiam te pomadki za formułę, dlatego że one nie robią spierzchniętych ust i nie wysuszają ich w ogóle. Właściwie to jest taka formuła piankowa, ale efekt na ustach jest matowy. Ale też nie są niewiarygodnie jak trwałe, natomiast to już mi jakoś tak nie przeszkadza, bo bardziej zależy mi na komforcie noszenia tych pomadek i na tym, żeby te usta no, nie wyglądały jak spierzchnięty orzeszek, tylko żeby były takie pełne i jędrne i żeby wyglądały na nawilżone. I właśnie te matowe pomadki Lamy Cosmetics właśnie to robią. I mam tutaj 3 odcienie. Wszystkie bardzo lubię, bo właściwie to zależy też od tego, jakiej konturówki użyję, jaki makijaż ma, jaką makijaż ma kolorystykę. Więc mam tutaj pomadkę, która jest zupełnie neutralna i to jest Nude Master. Jedna z jaśniejszych pomadek. To jest taki neutralny beż. Mam pomadkę, która bardziej wpada w pomarańcz i to jest Classic Nude. I na przykład ta pomadka bardzo ładnie mi się łączy z konturówką Nabla numer 2. A tutaj mam z kolei pomadkę, która wpada delikatnie w róż i z kolei ten odcień idealnie łączy mi się z konturówką z Kylie Jenner. I to jest pomadka Dirty Rouge. I te 3 odcienie dla mnie są mega uniwersalne i bardzo lubię te pomadki. Dla mnie jedne z lepszych na rynku, jeśli chodzi o to, jak po prostu wyglądają na ustach i za to, jak pięknie wyglądają. Dalej matowa pomadka, którą bardzo lubię i po którą też chętnie sięgam i która też fajnie łączy mi się z konturówką Kylie Jenner, to jest pomadka matowa Kobo, natomiast ona bardziej zostawia takie satynowe wykończenie na ustach, nie jest do końca matowa. To jest kolor 702 Honey Moon. Piękny odcień, też taki delikatnie różowy. Dalej słuchajcie, błyszczyki. Błyszczyki, które uwielbiam, to są błyszczyki od Eveline z serii Varieté. I tak, tutaj mamy błyszczyk ten taki przezroczysty z pomarańczowymi drobinkami, idealny na lato i też błyszczyk, który z kolei dobrze mi się łączy z konturówką Nabla właśnie 02, bo te kolory fajnie ze sobą współgrają. Dalej tutaj słuchajcie, mamy błyszczyk 03. Delikatnie różowy, też tutaj chyba jest 02, jaśniejszy różowy i tutaj kolorek taki bardziej intensywny, po który sięgam wtedy, kiedy 05, kiedy mam ochotę na odrobinę koloru na ustach, kiedy chciałabym, żeby ten makijaż był bardziej żywszy, żeby tego koloru było nieco więcej, więc wtedy sięgam sobie po ten odcień numer 5 i to też jest bardzo ładny kolor. I uwielbiam te błyszczyki za połysk na ustach, za taflę. Właściwie dzisiaj na ustach mam błyszczyk. Mam błyszczyk w kolorze numer 3, natomiast on jest też trochę zjedzony, więc ta intensywność jest już taka delikatniejsza. Też trzeba uważać, żeby za dużo tego na usta nie nałożyć. Ma też działanie chłodzące, więc takie powiedzmy delikatnie, optycznie powiększające usta. No uwielbiam, także genialne błyszczyki takie do noszenia na co dzień. No i ostatni błyszczyk to też jest chyba, słuchajcie, Eveline, ale nazywa się Extreme Shine Lip Gloss i to jest błyszczyk w kolorze delikatnie różowym z drobinkami, które właściwie są niewidoczne, ale uwielbiam ten błyszczyk za kolor i to jest 06 Baby Nude. I to są produkty do ust, których używam na bieżąco i właściwie zamiennie, ale to są moje ulubione produkty do ust, których używam przez ostatnie miesiące, a nawet rok, też jeśli by spojrzeć na konturówki. I to słuchajcie, tyle. Mam nadzieję, że ten filmik był wyczerpujący. Jeśli macie pytania odnośnie może innych kosmetyków, bo być może jest coś, o czym na przykład jeszcze zapomniałam, to pytajcie na dole w komentarzu, ja postaram się odpowiedzieć, ale myślę, że wszystko, większość jednak tutaj ogarnęłam, więc to by było na tyle i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!